Zaczynam dzisiaj montaż mebelków kuchennych z IKEA. I teraz tak, już wstępnie sobie ustawiłem, żeby nanieść wszystkie wymiary, już poziomy mam naniesione i za chwilę montuję listwy do górnych szafek, do powieszenia. I chciałem Wam pokazać fajną rzecz. Kołki, które stosuję do montażu w różnych trudnych miejscach i powiem Wam, dlaczego właśnie ten wybór i dlaczego on jest dobry i dlaczego Wam go serdecznie polecam. Oczywiście linki do kołeczków macie w opisie, gdybyście chcieli też skorzystać. Fisher to właściwie firma, która specjalizuje się w kołeczkach. Robi różne kołki do trudnych podłoży, dlatego jest bardzo fajna. I tu mam taki zestawik, to najnowsza seria takich połączona z dwóch rodzajów plastiku. Za chwilę sobie otworzymy, zrobimy taki malutki unboxing i zobaczycie, jak to wygląda. Tu mamy zestaw różnych wielkości i grubości, bardzo fajny. A tutaj mamy po prostu ósemeczki 80 mm długości. Więc z tych korzystam najczęściej. Bardzo fajnie widać to na rysunku tutaj, jak na przykład otwiera się w porotermie. Te dwa rodzaje plastiku, jeden miększy, drugi twardszy, powoduje, że one bardzo dobrze trzymają. Stosuję te kołki praktycznie od momentu, jak się pojawiły tylko. Nawet byłem na takim małym pokazie i od razu pomyślałem sobie, że to jest super rzecz. Z tej samej serii to też są bardzo fajne kołki do montażu w regipsach, ale to Wam pokażę innym razem. Te kołeczki bardzo fajnie się otwierają w porotermie, w betonie, w suporeksie. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Tak on wygląda. Tutaj z przybliżenia. I jeszcze zestawik otworzymy, żebyście mogli sobie zobaczyć. Bardzo fajnie, bardzo korzystnie to wychodzi cenowo ten zestaw. I mamy tutaj różne wielkości. Często jest tak, że kupimy jakiś jeden, ale się okazuje potem w trakcie, że przydałby się też troszkę inny wymiar, inny rozmiar. Otworzę, to się nie rozsypało. O, jest tutaj, widziałem. Jeszcze gdzieś? To nie widzę. Jeszcze sprawdzimy raz. Fajnie. Teraz mogę Wam pokazać. Zobaczmy, jak to się otwiera to pudełeczko. Aha, no kawałek plastiku nie ma zawiasu, tylko tutaj na sztywność, ok. I tak wygląda zestawik. Mamy tutaj różne długości. Szósteczki krótkie, ósemeczka krótka i ósemeczka grubsza. Tutaj na pewno jest opis z tyłu. Bardzo fajnie jest to pokazane. Naprawdę serdecznie Wam polecam ten model kołków. Nie dlatego, że mam tu jakiś układ, po prostu go stosuję i bardzo dobrze się sprawdza. Bardzo fajnie konstrukcyjnie ten kołek jest zrobiony. Teraz zapinam Wam timelapsik i zobaczycie, jak używam tych kołeczków przy montażu listów podszewki. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, say, and turn them to a...